dzisiaj łączę się z Państwem z Biura Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja nazywam się Agata Janeczek i będę moderować dzisiejsze webinarium. Jest już ze mną dzisiaj nasza pani prezenter, która pewnie powie trochę więcej o sobie zaraz w pierwszych slajdach. Natomiast ja chciałam Was zaprosić na webinarium pod tytułem Jak promować swój projekt w mediach społecznościowych, które jest organizowane w ramach programu Kulturalni Edukatorzy Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury, którego operatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury, a partnerem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na początek kilka spraw technicznych. Najważniejsze okno komunikacji z naszą prezenterką dla Was jest to chyba to jest lewy, tak. Lewy dolny róg naszego ekranu, czyli okienko czatu. Przywitajmy się na nim dzisiaj teraz wszyscy. O, Natalia i Witold już są z nami. Pozdrawiamy się, widzę, że jeszcze kilka osób pisze. Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie. Dzięki temu mam pewność, że mnie słychać. Cieszę się niezwykle. Jeszcze jedna ważna rzecz, która może nas dotyczyć. Powyżej okienka czatu, tam gdzie jest lista uczestników, widzicie Państwo taką emot-ikonę z uśmiechniętą buźką. Proszę kliknijcie ją, rozwinie nam się menu i dajcie mi zielonego znaczka, czyli zgadzam się. Koło Waszego imienia pojawi się zielony znak. Widzę, że wszyscy znaleźli tą ikonę, wszyscy dali znaczek zgadzam się. Te znaczki być może przydadzą nam się podczas webinarium, kiedy prezenterka będzie pytać Was, czy może pójść dalej, czy wszystko jest jasne. Wtedy dajemy zielone, jeśli coś jest niejasne, to czerwony. Dla mnie najważniejsze jest koło ratunkowe, które jest także w tym menu rozwijanym poniżej. Jeśli dacie koło ratunkowe, koło Waszego imienia pojawi się koło ratunkowe. Ja bym wiedziała, że muszę się do Was odezwać w czacie moderowanym i zapytać o problemy techniczne, które być może wystąpiły. Może macie zły dźwięk, może coś złącza mnie tak, więc wtedy sobie spróbujemy tutaj indywidualnie poradzić. A teraz jeszcze raz, powyżej okienka czatu, emot, ikona uśmiechniętej buźki, klikamy, rozwijamy menu i na samym dole wyczyść mój status. Pani Natalio, Olgo, jeszcze proszę o zniknięcie zielonych guzików. Jeszcze pani Natalia nam została, ale nie liczę na to, że zaraz zniknie też i wyczyści swój status. Super, świetnie. Wszystkim się udało, więc ufam, że poradzimy sobie z tymi ustawieniami podczas naszego webinara. Czat jest waszym okienkiem, na którym możecie zadawać pytania, komentować w slajdy lub to, co was interesuje. Na pewno będzie też czas na pytania od uczestników, więc jest to wasza forma komunikacji z prowadzącą. Ja natomiast dla was mam jeszcze krótką ankietę do podsumowania i do wyświetlenia. Proszę dajcie mi znać, czy braliście już kiedyś udział w webinarium, no i takie pytanie na rozruszanie, jak się dzisiaj czujecie. Widzę, że tutaj kilka osób już wypełniło, procenty lecą jak szalone. O, już 4 osoby, 6. Wypełnijcie ankietę. 9, 10. Widzę, że cały czas przychodzą nowe osoby do pokoju, więc witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami. Widzę, że już 14, myślę, osób wypełniło ankietę. Spróbuję zakończyć ją i udostępnić Państwu wyniki. W takim razie myślę, że to już z mojej strony to wszystko. Prawdopodobnie zobaczycie mnie jeszcze tuż przed końcem webinarium, kiedy będę się z Wami żegnać, a teraz mogę już oddać głos naszej prezenterce. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Czy wszyscy mnie dobrze słyszą? Proszę o jakiś króciutki sygnał, że wszystko jest w porządku. Dobra, super. To przejdźmy do mojej prezentacji. Dzisiaj porozmawiamy trochę o mediach społecznościowych. Nie tylko o Facebooku, chociaż podejrzewam, że to Państwa najbardziej interesuje. Zaczniemy od takiej części bardziej teoretycznej. Ja się trochę powymądrzam na temat moich doświadczeń z prowadzeniem różnych, przeróżnych projektów i moich wniosków. Jak wiecie, media społecznościowe, szczególnie Facebook, bardzo szybko się zmienia. Czasem trudno nadążyć za tymi zmianami. Także mam nadzieję, że taki krótki przewodnik pozwoli Państwu lepiej prowadzić Wasze akcje w tym medium.
Powiem też trochę o innych portalach społecznościowych, bo w końcu Facebook to nie wszystko. Są przecież portale takie Instagram czy Snapchat. Jeżeli będziecie Państwo chcieli jeszcze o nich później posłuchać, to w tej części pytań i odpowiedzi, mam nadzieję, będziemy mieli jeszcze troszeczkę czasu, żeby sobie o nich pogadać. Przedstawię się króciutko. Nazywam się Gabriela Kunert i od ponad 11 lat pracuję w różnych projektach internetowych. Żeby się trochę usprawiedliwić, dlaczego ja dzisiaj do Państwa mówię, to jest taki malutki slajd na temat mojej drogi zawodowej. Swoją przygodę z internetem zaczęłam w Gazecie Wyborczej w Agorze. Pracowałam jako redaktor serwisów internetowych, potem jako koordynator i kierownik większych grup serwisów internetowych. W tym czasie zorganizowałam dwie akcje charytatywne razem z Polską Akcją Humanitarną, dzięki którym udało nam się zebrać ponad 1 milion złotych na pomoc właśnie dla projektów Polskiej Akcji Humanitarnej. Potem uciekłam z korporacji, założyłam własną firmę. Robię różne, przeróżne projekty internetowe dla dużych i mniejszych firm. Współpracowałam też z blogerami, tworzyłam platformę współpracy z blogerami. Byłam też dyrektorem marketingu internetowego w startupie technologicznym. Także uzbierało się tego trochę. Każda z tych części pozwoliła mi poznać media społecznościowe od troszeczkę innej strony. A tu dla Państwa zebrałam takie moje najciekawsze, mam wrażenia, wnioski. Także zaczynamy. Na początku będę mówić trochę o samej platformie, o tym jak... Tutaj będę troszeczkę zerkać na czat, przepraszam, bo muszę tutaj kontrolować, co się dzieje. Także zebrałam trochę doświadczeń, takich porad praktycznych dla Państwa. Spróbujmy zrobić tak, że ja przejdę przez tą prezentację. Gdyby coś się działo bardzo pilnego, to proszę oczywiście sygnalizować. Natomiast zostanie nam sporo czasu na koniec na to, żebyście mogli Państwo ogólne i bardzo szczegółowe pytania. Mam nadzieję, że będę umiała na wszystkie odpowiedzieć. Także zaczynamy. A może jeszcze zanim zaczniemy, proszę mi napisać na czacie, jak oceniacie Państwo swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie fanpage'a, czy w ogóle komunikacji w kanałach społecznościowych. Czy osobiście odpowiadacie za to, czy może macie zespół do tego, czy dopiero zaczynacie? Takie krótkie, dosłownie, słowa typu jestem początkujący albo nie wiem, zarządzam kanałami wszystkimi. Okej. Widzę, że jest bardzo małe, przyda się doszkolenie. Jesteście Państwo początkujący raczej na razie, tutaj widzę. Czy jakaś podstawowa orientacja u Pani Natalii? Okej. Dobra. Jasne. Czyli na razie z pierwszych odpowiedzi wynika, że raczej jesteście Państwo na etapie początkującym, ale mam nadzieję, że czujecie też, jesteście po prostu odbiorcami, bo prawdopodobnie każdy z Państwa, czy każdy z Was, jeśli możemy się tak do siebie zwracać, ma pewnie jakieś tam doświadczenie, bo sam obserwuje, czy ma swój profil prywatny na Facebooku. No i to, co jest najbardziej oczywiste i podstawowa rzecz, to Facebook jest takim medium, w którym spotykamy się my wszyscy, a marki, które do nas mówią, projekty, organizacje, muszą się dostosować do takiej komunikacji, na jaką tak naprawdę wszyscy, czy niektórzy z nas po prostu mają ochotę. Porozmawiajmy trochę o tym, jak w ogóle przymierzyć się do strategii tworzenia treści w social mediach. Czyli spróbmy sobie zadać takie podstawowe pytania. Kim jestem, do kogo mówię, po co?
jak mam mówić do moich odbiorców, no i przede wszystkim jak zmierzyć efekty tych działań, bo ja będę stawiała bardzo duży akcent na to, że tak naprawdę internet jest doskonale policzalny, media społecznościowe są w zasadzie, dają nam bardzo wielkie możliwości liczenia naszych efektów działań i bardzo do tego Państwa zachęcam. Przede wszystkim zobaczmy, czy umiemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Tylko my, albo tylko ja, tylko moja organizacja. I co tu dalej następuje? W jaki sposób wyróżniamy się na tle innych organizacji? W jaki sposób nasz projekt jest, będzie atrakcyjny? I jeżeli umiemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to już jest to bardzo dobra droga do tego, żeby sobie pomóc w organizowaniu całej komunikacji w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że nie mamy tutaj teraz oczywiście czasu na to, żeby mogła sprawdzić Państwa te odpowiedzi na to pierwsze pytanie, ale wiadomo, że tutaj musimy podkreślić jakąś unikalność i jakąś dodatkową wartość dla odbiorców w social mediach. Drugie, kolejne pytanie, które jest bardzo ważne i mam wrażenie niestety, że rzadko kto tak naprawdę zanim przystąpi do tworzenia kanałów w mediach społecznościowych zadaje sobie to pytanie wcześniej, to spróbujmy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Czy nasza organizacja jest przygotowana do tego, by zdobyć i utrzymać zainteresowanie? Bo tak jak Państwo wiecie, nie trudno jest założyć fanpage, nie trudno go wypełnić jakąś podstawową treścią, ale to trochę jest tak, że jak powiemy A, to dobrze powiedzieć B. Nie ma nic gorszego i bardziej smutnego niż puste, świecące archiwalnymi treściami fanpage'e fajnych organizacji. Musimy sobie też zadać pytania dodatkowe. Skąd weźmiemy treści? Kto z nas będzie zajmował się codzienną publikacją tych treści? Czy jesteśmy przygotowani na kryzysy i niewygodne pytania od naszych użytkowników? Każda treść i każdy fanpage, który gdzieś tam się pojawi w internecie, może tak się zdarzyć, że zostanie zalany lawiną jakichś niewygodnych pytań. Wiadomo jak jest, jest mnóstwo hejterów w internecie, ale są też osoby, które mogą chcieć nam w ten sposób zadać po prostu jakieś pytania. Czasem one są trudne, czasem z różnych powodów są dla nas bardzo niewygodne, a media społecznościowe rządzą się takimi prawami, że tak naprawdę jeżeli jesteśmy wyrwani do tablicy, do odpowiedzi, to nie możemy schować głowy w piasek, tylko musimy stanąć naprzeciwko i porozmawiać z naszym odbiorcą. To, co jest również ważne, to to, w jaki sposób komunikuje się z użytkownikami. To oczywiście prawdopodobnie wynika z Państwa, czy powinno wynikać z Państwa strategii ogólnie marketingowej. Czy jesteśmy na ty, czy mówimy per pani, per pan, czy ta komunikacja jest luźna, czy jest bardziej oficjalna. Na co powinniśmy zwracać uwagę, jakie są wartości, którymi będziemy się podpierać w takich kanałach właśnie społecznościowych. To jest bardzo żywe medium, po drugiej stronie są zwykli ludzie i musimy być na to wszystko przygotowani. No i na koniec oczywiście pytanie często bardzo trudne, czy mamy na to budżet? Jaki budżet powinniśmy na to przeznaczyć, bo to jest mit, że robienie mediów społecznościowych nie kosztuje nic. Kosztuje czas i wysiłek, a szczególnie teraz, kiedy bardzo trudno przedrzeć się z komunikatem do tak zwanego feeda wiadomości, to czasem niestety w większości przypadków potrzebny jest przynajmniej drobny budżet na to, żeby wesprzeć te działania i żeby dotrzeć z naszym komunikatem do odbiorców.
Także to są takie pytania dodatkowe. Teraz to, co jest dla mnie dosyć ważne, to to, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy nasza organizacja umie zabawić, informować i rozmawiać. To są podstawowe trzy funkcje mediów społecznościowych. Nie wszyscy oczywiście przychodzą do internetu po to, żeby oglądać kotki i pieski. Niektórzy też przychodzą po informacje. Niektórzy, nie, dla niektórych jest to podstawowy kanał informacji na temat otaczającego świata. Jest też bardzo wąskie grono użytkowników, którzy przychodzą do mediów społecznościowych po to, żeby rozmawiać. Jak Państwo wiecie, bardzo dużo z Was pewnie ogląda posty, ale już niewiele z Was zechce coś skomentować albo wejść w jakąś dyskusję. Takie są proporcje, takie są statystyki, ale jest też, to jest taka bardzo silna grupa, choć niewielka, osób, które lubią rozmawiać i na to też musimy być oczywiście gotowi. I teraz takie pytanie, które oczywiście jest trudne, ale ja uważam, że warto o tym pogadać chwilkę. Czy te kanały dotarcia naprawdę są dla Was, dla Waszych organizacji? Bo ja walczę z mitem. Nie każdy musi być na Facebooku, nie każdy musi mieć konto. Czasem wystarczy prowadzić komunikację poprzez tradycyjne kanały, tak jak strona internetowa, czy na przykład newslettery. Lub po prostu docierać do Waszych użytkowników w offline, czyli w tradycyjnych kanałach. Przejdźmy do kolejnego slajdu. To, co jest oczywiście ważne, to również to, żebyśmy dobrali z tych wszystkich kanałów te, które są dla nas najbardziej odpowiednie. Każde z tych kanałów rządzi się pewnymi prawami uniwersalnymi. Są to oczywiście społeczności i to jest najważniejsze. Natomiast każdy z nich ma też swoją taką bardzo ciekawą charakterystykę. I tak jak tutaj napisałam, social media to nie tylko Facebook. Mamy też bardzo coraz bardziej popularny Instagram. Jest to medium, które rządzi się bardziej takimi treściami obrazkowymi. Komunikacja bardziej wizualna, oparta o zdjęcia. Nie ma praktycznie żadnych innych możliwości, żeby coś pokazać. Nie ma statusów takich jak na Facebooku. Nie ma dzielenia się linkami. To znaczy można się podzielić linkami, ale to tylko jako wklejenie komentarza na przykład do zdjęcia. Jest YouTube, którego nie muszę przedstawiać, są to treści w formie wideo. Też bardzo potężne narzędzie, które ma swoje stałe grono odbiorców. Tak naprawdę podejrzewam, że YouTube wkrótce wyprze tradycyjne kanały telewizyjne. Jest Pinterest, który jest takim medium pokazującym inspiracje również wizualne, obrazkowe, zdjęciowe naszych użytkowników, którzy przechowują je na takich specjalnych tablicach pozegregowanych tematycznie. Jest Wine. To jest też ciekawe, chociaż bardzo niepopularne medium w Polsce. Jest to medium społecznościowe, które opiera się o bardzo krótkie, zapętlone, krótkie filmiki. No i Snapchat, który szturmem wchodzi na polski rynek. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze chwilkę, żeby o nim porozmawiać. Mówi się, że jest to medium młodzieży, milenialsów, czyli osób, które teraz mają kilkanaście do dwudziestu paru lat. My jako osoby związane z branżą internetową oczywiście mamy swoje profile na Snapchacie, nawet jeżeli mamy już grubo ponad 30 lat. Spotykam też coraz więcej osób starszych na Snapchacie. Jest to bardzo ciekawe medium, bezpośrednie, charakteryzujące się tym, że możemy publikować do naszych obserwatorów treści w formie zdjęć, filmików w czasie rzeczywistym, ale one żyją w naszym tak jakby odbiorze tylko 24 godziny i po 24 godzinach znikają bezpowrotnie i nie mamy możliwości, żeby jakkolwiek je odtworzyć, chyba że w taki bardzo
łopatologiczny, że tak powiem, sposób. Ktoś zrobi screena, czyli po prostu zdjęcie tego naszego komunikatu. No i mamy tutaj oczywiście LinkedIna, to jest medium dla profesjonalistów, przynajmniej takie chce być. Tam publikujemy treści i content związane z naszym profilem zawodowym. Bardzo dużo marek i firm stara się tam budować swój wizerunek w oparciu o treści pochodzące z danej branży. Tinder jest to medium randkowe, ale jak Państwu za chwilkę pokażę, to również może być ciekawa przestrzeń do tego, żeby mówić o problemach społecznych. Proszę napisać, czy któryś z tych kanałów jest Państwu znany, czy może prowadzicie tam jakieś swoje działania. Pinterest, wszystkie znane, super. Instagram. Korzystacie z nich bardziej prywatnie, czy właśnie do celów zawodowych związanych z promocją waszych organizacji i przedsięwzięć? Okej. Dobra. Pokażę Państwu kilka ciekawych, zaczniemy od tego, od takiej krótkiej rozgrzewki. Pokażę Wam tylko kilka krótkich inspiracji o tym, w jaki sposób można mówić o projektach poprzez te poszczególne właśnie kanały. To jest bardzo ciekawy pomysł na to, jak wykorzystać naprawdę tani sposób, bo to są filmiki, które zostały nagrane, dzieci były na tych filmikach nagrywane, które wypowiadają się o tym, o 50 rzeczach, które warto zrobić, zanim osiągniesz szalony wiek 11 lat i 9 miesięcy. Bodajże. Dzieciaki opowiadają o tym, co by chciały zrobić. Efekt jest taki, że w większości tych filmików dzieci opowiadają o tym, co by chciały zrobić na łonie natury, w lesie, na polanie, zapalić na przykład ognisko, spać pod gołym niebem itd., itd. I oczywiście celem tego było pokazanie, jak ważne jest dla nas środowisko naturalne i pokazujemy w ten sposób dzieciakom, że te ich marzenia nie byłyby możliwe, gdyby nie to, że planeta w ogóle jest dla nich dostępna i w jaki sposób należy o nią dbać. Kilkanaście krótkich filmików nagranych w taki półprofesjonalny sposób, opublikowanych na kanale, rozeszło się bardzo ciekawie po całym internecie. Kolejny przykład o tym, jak wykorzystać Instagram, który, tak jak powiedziałam, jest bardziej medium wizualnym, przemawia do nas obrazami sugestywnymi. Wiele blogerek modowych pokazuje swoje sukienki i szminki, a tutaj kampania społeczna pokazująca problem związany z dostępem do wody w krajach trzeciego świata. Proste, tak jak widzicie Państwo, bardzo bezpośrednio pokazujące zdjęcie, wcale nie jakieś tam wysublimowane wizualnie, pokazujące o tym, jak kobieta idzie po wodę z pewnym komentarzem. To jest cała akcja, do której zachęcam Państwa, żebyście w ogóle ją wygooglali sobie i poszukali. Niesamowicie ciekawa akcja oswajająca społeczeństwo z dziećmi, które straciły włosy po chemioterapii. Była to akcja, która rozeszła się praktycznie w każdym kanale społecznościowym, o którym tutaj mówiliśmy. Pokazuje to, jak agencja reklamowa na kilka dni zawładnęła mediami społecznościowymi z popularnymi postaciami z kreskówek, które w tym czasie nie miały włosów. Druga strona tej akcji to ukazanie reakcji dzieci, które poczuły się bardzo wyróżnione i przestały czuć się właśnie wykluczone poprzez swój wygląd. Tutaj bardzo tradycyjny kanał, czyli jest to zwykły blog,
organizacji pozarządowej, która pokazuje taki content, treści związane z tego, jak sobie radzą w terenie. To też jest bardzo ciekawe. Akurat centrum tej całej komunikacji odbywa się na bardzo tradycyjnym blogu, ale każda z tych treści jest również takim narzędziem do budowania komunikacji w social mediach. Te linki po prostu zwyczajnie są bardzo dobrze dystrybuowane we wszystkich możliwych kanałach. No i kolejny ciekawy przykład wykorzystania Tindera, który już razy był naprawdę wykorzystany tutaj przez organizacje samorządowe czy pozarządowe, które chciałyby zaakcentować jakiś ciekawy i bardzo taki no, szokujący problem społeczny. Tutaj akurat mówimy o kampanii Amnesty International. Inną ciekawą kampanią, którą miałam okazję kiedyś tam oglądać, przegląd tej kampanii, to była kampania podejmująca problem nowotworu jąder u mężczyzn. Oczywiście polegała na tym, że były założone fałszywe profile bardzo atrakcyjnych kobiet, które w momencie, kiedy zostały zmeczowane, jak to się mówi, z mężczyzną, rozpoczynały z nimi konwersacje o tym, czy badają jądra i czy nie powinni pomyśleć o tym, żeby wybrać się do lekarza. Także bardzo ciekawa i kontrowersyjna reklama projektu społecznego, zrobiona w taki bardzo naturalny dla tego medium sposób. To na pewno gdzieś tam, mam nadzieję, Państwu się może obiło o uszy, czy też widzieliście Państwo komunikację UNICEF-u, który mówi o tym, nie dawajcie nam lajków. Lajki niczego nie zmienią. Prosimy Was o pieniądze, które pozwalają nam ratować dzieci. Znowu trochę szokujące, bijące po oczach, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że lajkujemy wszystko, co popadnie. I czasem nawet nie zastanowimy się głębiej, co wyrażamy tym, że dajemy lajka. A tutaj właśnie UNICEF zwraca uwagę na to, że no po prostu nie pomożemy tak naprawdę w ten sposób. Tutaj akurat komunikacja, która była oparta o hashtag Do It In A Dress, czyli pokazanie kobiecej strony i zwrócenie uwagi na komunikację taką prokobiecą bardzo. Tutaj były wykorzystane również wszystkie media społecznościowe, od YouTube'a przez Facebook po Instagram i oczywiście chodziło o to, żeby zachęcać kobiety i mężczyzn do tego, żeby się pokazywali w sukienkach i tagowali te swoje wystąpienia w różnych swoich życiowych aktywnościach w takich właśnie sukienkach. Kolejna akcja, też będziemy o tym mówić, o tym, jak bardzo refleks się liczy w komunikacji w mediach społecznościowych. Tu mamy akurat Twittera, czyli takie bardzo szybkie medium polegające na wymianie krótkich statusów, takich bardziej informujących. No to były wybory, w których, po których dowiedzieliśmy się, że wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Nie wszystkim to się podobało. Wiadomo, że przez media społecznościowe przytoczyło się mnóstwo komentarzy o tym, gdzie by tu wyjechać i że już nie chcemy mieszkać w tym kraju. No i bardzo szybko zareagowało lotnisko w Modlinie, które mówiło o tym, że pamiętajcie, z Modlina najtaniej. Jak zobaczycie, ponad 2000 polubień. Ten screen był zrobiony w miarę szybko po tym, jak oni to opublikowali, także faktycznie potem o tym jednym statusie mówiły media branżowe jeszcze w kolejnych dniach, że miał swoje drugie życie.
Tutaj również to, jak można wykorzystać wideo, pokazując jednocześnie zaprosić na przykład znane osoby do współpracy. Znane czy mniej znane, takie, które coś mogą dla nas i dla naszej sprawy ugrać. Tutaj jest to kampania, która mówi o tym, jak zaszokować celebrytkę. To bardzo takie tajemnicza komunikacja, pokazująca i nie wyjaśniająca tak naprawdę, o co chodzi. Obserwujemy w trakcie filmów i krótkich filmików tylko to, jak te znane osoby reagują na ten przekaz. Prezentacja będzie udostępniona, więc na spokojnie jeszcze będziecie mogli Państwo sobie po tych różnych case'ach przejrzeć sobie je później w domu i zobaczyć rzeczywiście, jak to oceniacie, czy może coś wyciągniecie z takich krótkich inspiracji dla siebie. Pamiętajcie Państwo o tym, że najważniejsze jest to, żeby wybrać odpowiednią platformę dla siebie. Naprawdę nie warto robić wszystkiego naraz, bo każda nowa platforma to mnóstwo roboty. To nie jest tak, że ten sam komunikat możemy przepuścić przez wszystkie media. One się rządzą zupełnie innymi prawami. Tam jest troszeczkę inny rodzaj czy typ odbiorcy. Powinniśmy być spójni i powinniśmy o to zadbać, dlatego każda dodatkowa i nowa platforma, to będzie dla nas naprawdę, naprawdę sporo pracy. Dodatkowo to, o czym tak naprawdę na pewno Państwo wiecie, nie ma jednej złotej recepty na sukces. Tak naprawdę musimy się nauczyć na podstawie prób i błędów, co działa, co trafia do naszych użytkowników, na jakie komunikaty oni reagują, przy jakich komunikatach chcą z nami rozmawiać. Musimy się też nauczyć pewnej postawy analitycznej, dlatego żeby zobaczyć, co dla nas działa i musimy wyciągać na podstawie analiz wnioski. Na szczęście każda z tych platform udostępnia narzędzie analityczne. Można do niej podejść w bardzo prosty lub szukać bardzo głęboko, na tyle, na ile Państwu wiedza, możliwości i doświadczenie pozwala. Będziemy o tym troszeczkę mówić później. Ale bardzo serdecznie do tego zachęcam, żebyście próbowali różnych rzeczy, sprawdzali, co działa. Ja podam może kilka tylko składników tej recepty na sukces, ale nie mogę dać gwarancji, że dla każdego projektu, dla każdego przedsięwzięcia i dla każdego tematu będą one uniwersalne. Czyli przejdźmy teraz do tych właśnie składników. Według mnie są one niepowtarzalne, niepodważalne, przepraszam, pewnie też niepowtarzalne. Myślę, że sprawdzają się w każdym przypadku i zobaczmy, czy mówię rzeczywiście prawdę. Spróbujcie sobie przypomnieć Państwo jakieś takie najbardziej najfajniejsze komunikaty, najciekawsze, które zapadły w Waszą pamięć i zobaczymy, czy rzeczywiście mam rację. Według mnie są to takie składniki. Emocje. To jest absolutna podstawa tego, jak możemy przyciągnąć czyjąś uwagę. Emocje są zaraźliwe i tylko dzięki tym emocjom jesteśmy w stanie podjąć taką decyzję, żeby coś puścić dalej w świat. Jeżeli coś nas poruszy, jeżeli coś jest ważne, wzruszające, to mogą być oczywiście bardzo pozytywne emocje związane z, nie wiem, nawet jakimś tam po prostu słodkim kotkiem, ale to też są emocje, to są pozytywne emocje, a to mogą być bardzo radykalne emocje. Tak się mówi, we share when we care, czyli jeżeli coś nas obchodzi, jeżeli coś wzbudziło nasze emocje, to wtedy chcemy to puścić dalej w świat. Druga rzecz to szpan. Jest cała grupa ludzi, którzy będą się dzielić tym, co są.
o tym, mówili już o tym wcześniej socjologowie, że te media społecznościowe starają się nas, znaczy my w mediach społecznościowych chcemy wypaść trochę lepiej niż w realu. Dlatego staramy się też udostępniać i pokazywać taki content, który sprawi, że inni będą nas postrzegać jako mądrzejszych, albo bardziej cool, fajnych, czy po prostu bardziej takich obrotnych. Kolejna rzecz to praktyczna wiedza. Tutaj chyba nikt nie zaprzeczy, że to jest coś, czym chcemy się dzielić, co chcemy pokazywać dalej. Jeżeli coś po prostu przykuje naszą uwagę przez to, że zwyczajnie pomaga nam w takim życiu codziennym. Zwróćcie Państwo uwagę na zawrotną karierę takich serwisów internetowych, czy w zasadzie fanpage'y jak Tasty. W Polsce mamy odpowiednik, który się nazywa Hubs. To są takie fanpage'e, które prezentują króciutkie, bardzo proste filmiki zrobione na przyspieszonych obrotach, jak możemy zrobić jakieś fajne, spektakularne, ale jednocześnie proste potrawy. To jest zawrotny sukces. Tego kontentu wideo w tej chwili się mnoży po prostu na potęgi, po to, bo jednak ludzie chcą to oglądać. Kolejna bardzo ważna rzecz to opowieści, czyli ludzkie historie, historie zwykłych ludzi, ale też właśnie organizacji pokazanych z perspektywy zwykłych ludzi. To są historie, które po prostu chcemy czytać, chcemy je widzieć, chcemy je oglądać. Zwykłe historie ze świata, o tym chociażby, że weteran wojny w Wietnamie zaadoptował pieska, albo że dwie kobiety, które zostały rozdzielone przez II wojnę światową, spotkały się na drugim końcu świata w Australii i okazuje się po 70 latach, że mieszkają tuż obok siebie. To, co jest też ważne, to, że często te historie to są zwykłe zdjęcia, które mówią więcej, jak to się mówi, niż 1000 słów. Ten content wizualny, te treści obrazkowe oczywiście są ważne. Na pewno Państwo wiecie, że zdjęcia klikają się dużo lepiej, jak tylko puste statusy, czy nawet udostępnione, choćby nie wiem jak ciekawe linki, to te zdjęcia pomagają nam przeskanować nasze konto i wybrać te treści, które są dla nas jakoś tam ciekawe. To też ma związek oczywiście z tymi emocjami, o których mówiliśmy. Zdjęcia pokazują emocje i są tym naszym takim bardzo bezpośrednim i pierwszym kontaktem. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy tworzyli spójną komunikację wizualną również właśnie w tych postach. Kolejna rzecz to, żebyśmy pokazywali treści, które mówią o tym, że jesteśmy na bieżąco, że mamy refleks, że zauważamy rzeczywistość, umiemy ją skomentować i ten przekaz, czy nawet jeżeli mówimy o jakichś bardziej większych ideach, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na bieżących wydarzeniach, to na przykład umiemy nasze idee dopasować do właśnie bieżących wydarzeń. Coraz częściej jest tak, że my skanujemy tylko najważniejsze treści. Coraz więcej osób odchodzi od czytania portali informacyjnych, tylko właśnie skupia się w swoich mediach społecznościowych i wybiera z nich te rzeczy, o których się mówi. Przyznam, że ja osobiście moje grono znajomych i portale, fanpage'y, które obserwuję, właściwie wypełniają moją potrzebę i zaspokajają moją potrzebę wiedzy. Wiem, że mam takich znajomych, na przykład wśród dziennikarzy, którzy na pewno podetkną mi pod nos najważniejsze wiadomości. I ja tak naprawdę już nie mam potrzeby, żeby wchodzić jeszcze głębiej na portale internetowe. Chyba dzisiaj lub wczoraj Facebook ogłosił
kolejne zmiany w algorytmach, jeszcze o tych algorytmach będziemy mówić. Wcześniej treści, które nam są prezentowane w naszym feedzie, w tym naszym streamie, kanale, który obserwujemy, były do nas dobierane na podstawie bardzo skomplikowanych algorytmów, które liczą bodajże 500 różnych składowych, ale jednym z nich były nasze wcześniejsze reakcje z danym fanpage'em. Czy oglądaliśmy zdjęcie i je polubiliśmy, czy udostępniliśmy, czy skomentowaliśmy. Teraz okazało się, że ludzie też odbierają treści, wchodzą na przykład na jakiś link, czytają daną treść, ale nie mają wcale potrzeby, żeby to skomentować czy dać lajka, a jednak Facebook zauważył, że na tych treściach po prostu spędzamy jakiś czas. I teraz to również będzie ważna wartość. W tej chwili, jeżeli coś będzie nie tak w Państwa tych feedach, to może oznaczać właśnie, że dochodzi do kolejnej zmiany algorytmów i możemy się spodziewać jakichś ciekawych zmian, które na pewno należy obserwować. No i oczywiście humor, zabawa, frajda i to jest to, co czasem po prostu robimy zupełnie bezrefleksyjnie wieczorami, czy zanim na dobre rozpędzimy nasz dzień przy kawie, po prostu oglądamy jakieś obrazki i buzia się nam sama śmieje. To też jest ważne, żebyśmy pokazywali treści czasem z przymrużeniem oka i czasem trochę przestali. Nie byli tacy sztywni, trochę zluzowali naszą komunikację, bo owszem, takich treści, takich rzeczy ludzie też poszukują w internecie. No i kolejny składnik, tutaj nie odkryję żadnej Ameryki, to są celebryci, znane postaci, osoby, które po prostu chcemy obserwować, które wzbudzają nasze zainteresowanie. Możemy się do tego przyznawać, ale zwykle właśnie tak jest. Także jest to tych kilka składników od emocji, przez szpan, po zabawę i bycie na bieżąco, które sprawiają, że nasze komunikaty będą chętniej odbierane i no, nasze też jakieś tam codzienne obserwacje w fanpage'u, które prowadzimy, czy wymieniamy się różnymi obserwacjami w tym środowisku profesjonalistów związanych z branżą internetową. To są te składniki, które raczej zadziałają. Oczywiście proporcje, w jaki sposób je będziemy mieszać i podawać w naszej codziennej komunikacji, to już zależy od Państwa i na pewno powinniście Państwo obserwować, które komunikaty podane w jaki sposób, jaką wywołały reakcję i w którą stronę powinniśmy iść. No ale teraz wróćmy na ziemię, wróćmy do takiej codziennej rutyny. Zacznijmy od bardzo, bardzo podstawowych podstaw. Mam nadzieję, że jeśli będę troszeczkę przynudzać albo mówić oczywiste rzeczy, to tylko dlatego, że nie wiem też, czy na przykład Państwo planujecie może jeszcze założyć jakiś fanpage, ale na pewno są to rzeczy, które na jakimś tam etapie się przydają. Pamiętajcie o tym, że trzeba zadbać o profesjonalny wygląd profilu. Mówimy tutaj o przede wszystkim dobrze dobranej komunikacji w tak zwanym zdjęciu cover photo, jak i zdjęciu profilowym i o wypełnieniu podstawowych danych dotyczących waszej działalności. Są to dane, które nie tylko pozwolą tym użytkownikom, którzy będą chcieli zajrzeć do Państwa troszeczkę głębiej, poznać i zapoznać się z profilem waszej działalności, być może wejść na stronę internetową, ale także tutaj można udostępnić podstawowy kontakt, szybki adres, nawet telefon, maila. To są naprawdę podstawowe rzeczy i każdy dobrze i profesjonalny profil powinien te rzeczy wypełnić. Druga rzecz, na którą teraz możemy zwrócić uwagę, to są tak zwane przyciski, szczególnie jeżeli jesteśmy
organizacją pożytku publicznego i mamy tak profil działalności non-profit, to możemy wykorzystać na przykład ten przycisk do tego, aby na stałe pokazać na przykład tutaj, że prowadzimy jakąś zbiórkę na swoje projekty, swoje działania. W tym miejscu również pokazujemy, czy sprawnie odpowiadamy na zapytania, które użytkownicy zadają nam w tak zwanych wiadomościach prywatnych. Tutaj z tego poziomu każdy użytkownik może do nas napisać, jeżeli wcześniej daliśmy im taką możliwość. I tutaj mamy tak naprawdę taki rating mówiący o tym, czy odpowiadamy szybko i sprawnie. Myślę, że to może być raczej ważne dla profili może biznesowych bardziej, natomiast skoro to jest, to warto z tego skorzystać. Mówi się też o tym, że profile, które sprawnie odpowiadają na te wiadomości, dostają tą specjalną ikonę i też mają jakieś tam swoje dodatkowe punkty, jeżeli chodzi potem o to, że Facebook nas nagradza w premiowaniu i pokazywaniu naszych treści ponad innymi. To, co jest również ważne i o czym bardzo często zapominamy, to tak zwany przyjazny link czy przyjazny adres naszego fanpage'a. Tutaj pod tym adresem musicie Państwo sprawdzić i ustawić, jeżeli taki adres jest nieprzyjazny, czyli składa się z dużej liczby cyferek i liter. Na pewno taki adres da nam łatwiejsze po prostu możliwości komunikacji naszego fanpage'a w innych mediach bardziej tradycyjnych, tak jakby chociaż radio, czy po prostu łatwiej zapamiętać, wkleić gdzieś na stronę internetową albo wysłać na przykład w stopce naszego newslettera czy maili, jeśli takie wysyłamy. To tutaj bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo skorzystali z tej możliwości. Po wejściu w ten link możemy wybrać stronę. Jeżeli prowadzimy tylko jedną stronę, no to będzie tutaj tylko ta jedna strona. I tutaj możemy wybrać adres taki, jaki dokładnie chcemy, żeby był, i sprawdzić jego dostępność. Jeżeli jest to oczywiście unikalna nazwa, to nie powinno być z tym problemu. Jeśli nie, to wtedy Facebook nam zaproponuje jakąś alternatywę. I teraz spróbujmy troszeczkę omówić tryb publikacji. Bardzo często pytacie Państwo, w jaki sposób tak naprawdę publikować treści? Czy publikować jedną treść, czy sześć dziennie, czy trzy razy w tygodniu, czy codziennie, czy w weekendy traktować komunikację tak samo jak w dni robocze? Otóż tak naprawdę nie mamy na to dobrej odpowiedzi, natomiast ta odpowiedź jest u Państwa w statystykach fanpage'a. Tam możecie Państwo podejrzeć, kiedy dana treść jest czytana najczęściej. Są fanpage'e, które charakteryzują się tym, że piki takiej oglądalności występują po 20 czy 21 wieczorem. Są fanpage'e, które mówią o tym, że nasi użytkownicy wolą i otrzymują nasze treści w godzinach porannej kawy, a są takie fanpage, które żyją tylko w weekendy. I tutaj oczywiście nie ma specjalnie dobrej recepty na to. Musicie Państwo jednak pamiętać o tym, że algorytmy Facebooka pokazują zaledwie procent, jakby tylko procentowi czy kilkunastu procentom naszych użytkownikom treści, które publikujemy. Czyli jeżeli nasz fanpage, dajmy na to 1000 fanów, to jedna opublikowana treść trafi średnio być może do 10%. Dlatego oczywiście zachęcam do tego, żeby publikować częściej, po to, żeby zwiększać szansę na to, że więcej naszych użytkowników zobaczy daną treść. Natomiast jeżeli mamy trochę budżetu, to warto każdą z tych treści po prostu podpromować płatnie. Facebook dlatego obcina
tak zwane zasięgi, po to, no, żeby niestety wymóc na nas płacenie i tak naprawdę możemy zapłacić, nie wiem, od 3-5 dolarów albo nawet oczywiście w zależności od tego, każdy z nas ma indywidualną wycenę, żebyśmy byli w stanie dotrzeć do, powiedzmy, tych 100% użytkowników czy naszych fanów, którzy chcą zobaczyć nasze treści. Możemy też używać narzędzi do planowania postów i pamiętajmy o tym, że szczególnie jeżeli pracujemy w zespole i wiele osób ma uprawnienia redaktora, moderatora czy administratora tego fanpage'a, to żebyście Państwo używali narzędzia do tego, żeby planować te posty i czasem na przykład bardzo warto oznaczyć, kto właściwie pisze. Ja tutaj napisałam w nawiasie na przykład, podajmy w nawiasie kwadratowym nasze imię albo choćby nasze inicjały. To z jednej strony skraca dystans z naszymi odbiorcami, a z drugiej strony też powoduje, że no nie ma, nie unikamy powiedzmy jakiegoś tam bałaganu. Pamiętajmy o tym, żeby raczej pisać w pierwszej osobie. Starajmy się być bardzo bezpośredni, tworzyć krótkie statusy, które no nie zajmą nam dużo czasu. To jest tylko naprawdę przeskanowanie. Raczej najważniejszy jest content obrazkowy oraz treści wideo, ale o tym jeszcze powiem troszeczkę później. Warto dostrzegać też innych. Nie bójmy się pokazywać organizacji, które są nawet wobec nas konkurencyjne, a szczególnie nie unikajmy pokazywania, tagowania innych w naszych wpisach, po to również, żeby oni dostrzegli to, że my właśnie zrobiliśmy jakiś ukłon w ich stronę i że dostrzegliśmy na przykład jakiś tam ich wysiłek. Myślę, że możemy się spodziewać rewanżu. Jeżeli my zauważymy czyjąś treść na fanpage'u, udostępnimy ją, jeszcze otagujemy, że o tym na przykład w ciekawy sposób mówi taka czy inna organizacja, to na pewno ta organizacja to dostrzeże, będzie nam wdzięczna, być może wejdziemy z nią w jakąś ciekawą interakcję. Jeżeli mamy jakikolwiek budżet, to naprawdę zachęcam do tego, żebyście Państwo premiowali płatnie, czyli dodawali korzystaj z tego przyciska promuj post, choćby za niewielki budżet 5-10 zł, na tyle, na ile Facebook Państwu pozwoli, bo niektórzy, jak już mają bardzo duże fanpage, to te limity mają ustawione nieco wyżej. Natomiast możemy skorzystać z tego narzędzia w naprawdę ciekawy sposób. Ja polecam raczej Państwu, żebyście płacili tylko za te treści, które już widać, że osiągają fajne wyniki, bo prawdopodobnie jeżeli je podpromujemy, to one mają szansę wyjść poza nawet zasięg tylko naszych fanów, a z drugiej strony, żebyśmy promowali płatnie te treści, które absolutnie muszą być dostrzeżone, czyli na przykład, nie wiem, nasze zbiórki, jakieś najważniejsze projekty. Nie bójcie się Państwo prosić o udostępnienie Waszych, nie róbcie tego zbyt często, trzeba to robić z pewną rozwagą, ale naprawdę warto czasem o tym porozmawiać z użytkownikami. Ci Wasi najbliżsi, ci, którzy już Was lubią, oglądają Was najczęściej, na pewno chętnie spełnią taką prośbę. Używajcie hashtagów. To nie jest zbyt popularne, ale porządkuje treści na Facebooku. Bardzo dużo osób, szczególnie osób, które piszą o projektach, dziennikarzy, dużo osób związanych z mediami, przeszukuje Facebooka używając hashtagów. Oczywiście nie mówię o hashtagach takich bardzo charakterystycznych, tylko o bardziej takich ogólnych. Jeżeli nasze projekty są związane z dziećmi, albo z opieką nad dziećmi, albo z ekologią, używajmy hashtagów takich bardziej ogólnych, traktujmy jak słowa kluczowe, używajmy na przykład hashtagu, nie wiem, ekologia,
angielski, nie wiem, dzieci w szkole, dziecko w szkole i tak dalej, i tak dalej. Jest szansa, że jeśli będziemy robić to konsekwentnie, tych hashtagów nie będzie dużo, to ktoś zauważy nas na nasz fanpage, przez to właśnie, że będziemy takie treści oznaczać. To, co jest też szalenie ważne, to to, żebyście Państwo mieli spójny wygląd tych obrazków swoich. Czasem, jeżeli produkujecie, macie, nawet nie macie grafika w swoim zespole, to warto choćby nauczyć się prostej rzeczy, czyli żeby obrazek był obrandowany, żeby na przykład dodać tylko logotyp waszej organizacji. Bardzo dużo osób udostępnia obrazki i to, że udostępni go właśnie z jakimś tam specjalnym oznaczeniem czy z jakimś nawołaniem do działania, to będzie taka no, naturalnie rozprzestrzeniająca się reklama waszej organizacji. Polecam też poszukać wśród waszych fanów takich najbardziej przywiązane osoby, które zostaną waszymi ambasadorami. Bardzo często nawet dobrze jest z nimi wejść w bardzo bezpośrednią komunikację i po prostu czasem zapraszać ich do tego, żeby promowali te treści, na których nam zależy. To też świetnie działa. Pamiętajcie Państwo o tym, że to jest bardzo miło zostać zaczonym przez jakąś organizację czy projekt, z którym sympatyzujemy. Tak po prostu, po ludzku. I zostać poproszonym i docenionym, zauważonym o jakąś tam dalszą pomoc. Gwarantuję, że to może zaprocentować. No i teraz to, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne i do czego bardzo Państwa zachęcam. Używajcie analityki. Analityka dostępna przy każdym postem pokazuje, ile osób zareagowało na ten post, jaki osiągnął zasięg. Możemy sobie policzyć mniej więcej procentowo, jak to wypada względem ogólnej liczby naszych fanów. W tych głębszych statystykach mamy dostępne całkowity profil naszych odbiorców, czy to są kobiety, czy mężczyźni, w jakim wieku, skąd tak naprawdę są, czym się interesują, kiedy reagują na Państwa posty, kiedy są w internecie. To jest naprawdę wiedza, z której powinniśmy korzystać. No i oczywiście według mnie bardzo fajnym również sposobem są ankiety. Jest to funkcjonalność dostępna od bardzo dawna, chyba od początku w ogóle Facebooka, gdzie możecie zadać Państwo proste pytanie z dwoma, trzema odpowiedziami, na przykład zapytać Waszych fanów, o czym by chcieli czytać na fanpage'u, czego im brakuje, w jaki sposób jeszcze możecie do nich się odzywać. I teraz takich 10 wybranych przeze mnie przydatnych trików. Może o nich Państwo wiecie, może nie. Przekonajmy się. Przede wszystkim, nie wiem czy wiecie, ale na pewno żeście to zauważyli ostatnio, że teraz Facebook promuje wideo. Treści wideo w jakiejkolwiek formie, krótkich, dłuższych filmików mają dużo większe, jak pokazują statystyki, ponad 100% większy zasięg niż zdjęcie. Kiedyś była moda na to, żeby wrzucać zdjęcia i rzeczywiście one się lepiej klikały niż statusy, takie zwykłe tekstowe albo linki. Teraz na Facebooku króluje wideo. To, co jest ważne, to oczywiście to, żeby wrzucać to wideo w tym miejscu, które tutaj jest wskazane. Mówimy o tym natywne wideo, to znaczy nie takie udostępnione przez na przykład platformy takie jak YouTube czy Vimeo, tylko właśnie ma być to oryginalnie załadowany plik z naszego dysku. Ten film to może być nawet zbiór zdjęć tak naprawdę, ale chodzi o to, żeby miało formę filmu. I taki content zobaczycie Państwo, że będzie dużo większy zasięg. Jak za wszystkim stoi za tym biznes? Otóż prawdopodobnie Facebook konkuruje z YouTube'em i będzie chciał go wyprzedzić i będą się liczyły odsłony wideo.
Także i jakby dlatego właśnie Facebook promuje tą formę komunikowania i tą formę wrzucania postów. Kolejna rzecz to zdjęcia i grafiki, które przygotowujemy. Pamiętajcie o tym, że to, o czym mówiłam, że dobrze by było, żeby nasza komunikacja wizualna miała jakieś tam spójne elementy. Nie bójmy się wrzucić na zdjęcie jakiegoś choćby znaku wodnego czy logotypu naszego przedsięwzięcia z jakimś krótkim tekstem. Natomiast to, co jest szalenie ważne, to to, że jeżeli dana treść ma być promowana płatnie, to może mieć tylko 20% tekstu na danym obrazku czy zdjęciu. To, czy spełnia ona te normy, możecie sprawdzić Państwo pod tym linkiem. Jest to narzędzie, które udostępnia Facebook, taka siatka, która przelicza nam tekst na zdjęciu na procenty. No i po prostu w ten sposób możemy nauczyć się, czy właśnie dobrze przygotowujemy te treści. Jeżeli Facebook zobaczy, że tego tekstu jest więcej, wtedy odrzuci całą naszą kampanię. Czyli nie będziemy mieli możliwości choćby byśmy chcieli, żeby na nią płacić i żeby ona się dalej rozprzestrzeniała. Trzeci trik to możliwość zmiany tytułu tekstu, który chcemy udostępnić. Jeżeli jesteśmy właśnie tutaj w trakcie tradycyjny link, czy do naszej strony, czy do jakiegoś zewnętrznego medium, to w momencie, kiedy ta treść już się pojawi, tak jakby zaciągnie się już poniżej tego postu, to w tym momencie to pole powinno się podświecić na żółto i to oznacza, że możemy dać swój własny, indywidualny, wymyślony tytuł, który może być nieco bardziej podciągający kliki niż ten, który jest. Mało osób o tym wie, na przykład mój znajomy, który właśnie dużo działa w organizacjach pozarządowych, mówi, że czasem jest tak, że media piszą o projektach, ale w tytule nie pokazują, o jaki projekt chodzi, ani jaka organizacja za tym stoi. To jest właśnie świetne miejsce na to, żebyście w tytule już wyciągnęli jakieś tam swoje zasługi, no i sprawili, że ten tekst będzie